się ufundował, tak jak powiedziałam, pan Marek Szabat, właściciel sklepu Legiana w Kamieniku, panowie Bot, właściciele sklepu Wimar w Kamieniku, pan wójt, specjalne wyróżnienie, pan wójt gminy naszej Kamiennik, oraz Rada Rodziców. Przewodniczącym jury jest pan Aleksander Słonina, pan Jan Walkiewicz, pan wójt Kazimierz Cebra, pani Ewa Łuczyńska i pan Jerzy Pietraszko, przedstawiciel. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako pierwsza zaprezentuje się klasa pierwsza, Antoni Dyrcz i Jan Pogwizd w hymnie Polski. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To gromca przewodzieła, szalon odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Następnym wystąpi duet Ada Chwalczyk z klasy czwartej i Klaudia Gaweł z klasy szóstej, Rota. Thank you.
niebo błękitne, pomarzę wielkoni chmury, wiosna zielenią tu kwitnie, jesień ma kolor purpury, ziemio rodzinna, ziemio ojczysta, jesteś w powietrzu, w wodzie i liściach, tyś naszym domem, szczęścia i iskierką. Teraz wystąpi Emilia Duda z klasy drugiej Dzień Niepodległości. Listopada, pośpisy wielkości, jako święto narodowe, Dzień Niepodległości. Już w wieku XX zaistniała znów na mapach Polska i dlatego biało-czerwone flagi już milenionowe przywołują chwile te listopadowe, gdy piosówki wolą Polskę witał z mym pradziadkiem, gdy witał. Rosana Gruszka z klasy drugiej, to co ważne blisko masz. I daleki poznać chcesz, dziwne dżungle, koncerzek i ziemi kres. Ale kiedy już powrócisz z dawnych stron, miło się uśmiechniesz, widząc własny dom. Tu lasy są piękne i tak. Olivia Łabys z klasy drugiej Moja Ojczyzna. Na to do rodziny, wiesz pana twego w nauce chociaż. Radosna szkoła, gdzie mogę się uczyć, znajoma droga do domu mamy. A nasza flaga jest biało-czerwona. Patrycja Nazar z klasy drugiej Płynie Wisła. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała. Wnet go pokochała. Mateusz Mazurek, klasa trzecia, jak długo chce stać. Ku po sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych. Jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo na... Teraz wystąpi Wiktor Łaby z klasy czwartej. Nie pamiętasz. Pytasz, bo nie możesz. Byłeś wtedy małym chłopcem, gdy twój ojciec z karabinem szedł na bój. Wśród wystrzałów, huków, bomb bronił on ojczyznę swą, byś mógł teraz wybudować nowy dom. Patrzysz w niebo, widzisz błękit i lecą. Teraz wystąpi Gabrysia Cisielska o mój rozmarynie. Rozwijaj się, o mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Teraz
Masorski z klasy czwartej. Nieobecny dzisiaj. To następna jest Oliwia Przedwojewska z klasy czwartej. O mój rozmarynie. O mój rozmarynie, rozwija się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się. Zapraszamy Kasię Cyruliczek z klasy piątej. Przybyli ułani. Ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, puść panienko. Pukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojaczy? O Jezu, teraz wystąpi Oliwia Gazik z klasy piątej. Witaj, 3 maj. Tylko trzeba przynieść tu też na całej maj, 3 maj. U Polaku Bogi raj, witaj maj, 3 maj. U Polaku Bogi raj, niech traci nasze cisko. Teraz wystąpi Emilia Lewicka z klasy piątej. Białe róże. Pąki białych róż, róć jasnej pustej, bo jaki już róć ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Róć ucałuj jak za dawnych lat. Teraz wystąpi Emilia Tomczyk z klasy piątej. Przybyli ułani. Klasy szóstej, Legiony. Legiony to żołnierska nuta, Legiony to zdradzeńców los, Legiony to żołnierska buta, Legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, Na stos. Teraz wystąpi Filip Kaba z klasy piątej, piechota. Nie noszą lampasów na czary i strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. Teraz wystąpi Paweł Ciecieruch z klasy szóstej, Płonie ognisko. Ognisko i szum ją gnieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie spod kresowych stanic,
granic, a ponad nami wiatr szumny wieje. I dębowy huczy las, już do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmując ze wszech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, a z młodzieńcze się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon. W sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały. Violetta Fujarczuk, klasa druga A, gimnazjum Piechota. Domną pasów te trzej strój nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują karabiny. Teraz wystąpi Nikola Księżyna z drugiej B, Rota. Na trud nie damy poprzez mowy polski naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił Bóg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Teraz wystąpi Aleksandra Cyrulniczek z trzeciej A, Białe Róże. Nie damy, bo nie białe róże. Ostatnia uczestniczka, Maria Marynowicz z klasy drugiej A, gimnazjum Piechota. Noszą lampasów, lecz szary ich strój nie noszą ni srebra, ni złota. Nasz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Nasz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują karabiny. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Szanowne jury, zapraszamy na obrady na sali numer 7. Także bardzo prosimy. W imieniu jury chciałbym po prostu parę słów przekazać. Jesteśmy mile zaskoczeni, że pieśni patriotyczne o ojczyźnie czy związane z odzyskaniem niepodległości są wśród was akurat popularne. Jesteśmy również pełni uznania dla wszystkich, którzy startowali, bo wszyscy wykazali po prostu
trochę pracy włożonej w to, żeby przygotować taki repertuar. Repertuar dosyć trudny i niektóry nawet powiedziałbym bardzo trudny, wymagający troszkę i techniki, i wokalnej, i niektórzy tu chcieli pokazać, żeby również gry na instrumentach. Dlatego też jesteśmy jak gdyby w pełni uznania dla wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu. Jak wiadomo, w każdym konkursie trzeba wytypować zwycięzcę. No i po burzliwych obradach dokonaliśmy tego. Nie było łatwo, gdyż poziom w niektórych przypadkach był dosyć wysoki. Także musicie nam po prostu wybaczyć, gdyby werdykt nie był taki, jakiego się spodziewaliście. Niemniej jednak chciałbym przekazać już w tej chwili wyniki dzisiejszego konkursu. Nagrodę główną otrzymuje Roxana Gruszka. Brawo! Bardzo proszę o podejście. O wręczenie nagrody poproszę pana wójta. W towarzystwie pani Beaty Cieciorą jako głównej organizatorki dzisiejszego konkursu. Bardzo proszę. Uczestników dzisiejszego konkursu pierwsze miejsce zajęła Oliwia Przedwojewska. Bardzo proszę o wystąpienie. Wręczenie nagrody poproszę pana wójta. Chciałem dodać jeszcze, że Oliwia otrzymuje nagrodę specjalną fundowaną przez wójta gminy. Bardzo proszę o wystąpienie. Drugie miejsce w grupie młodszej, tak będę nazywał, otrzymuje Gabriela Ciesielska. Bardzo proszę. Trzecie miejsce, Wiktor Gładys. Czwarte miejsce, Mateusz Mazurek. I również proszę o chwilkę uwagi. Chciałbym jeszcze podać wyniki teraz drugiej grupy uczestników. I tak. W drugiej grupie uczestników pierwsze miejsce otrzymuje Filip Kabat. Proszę o wystąpienie. Otrzymuje Paweł Czycieloń. Trzecie miejsce ex aequo. Kaczmarczyk Paweł i Cyruliczek Katarzyna.
proszę na chwilkę pozostań tutaj z nami. Czwarte miejsce otrzymuje Marysza Marynowicz. Piąte miejsce Emilia Tomczyk. Szóste miejsce Natalia Lis. Siódme Aleksandra Cyruliczek. Ósme Nikola Ksiądzyna. Dziewiąte Olivia Gaździk. Dziesiąte Emilia Lewicka i Wioletta Fujarczuk. Bardzo proszę o wystąpienie. Jako samorząd gminny podziękować bardzo serdecznie dla wszystkich nauczycieli za przygotowanie uczniów, a w szczególności dla pani Beaty Kicielnej. Gratuluję, życzę wszystkiego. Myślę, że wiele z tych pieśni zapadnie w naszych sercach. Będziemy pamiętać i z tą pieśnią wrócimy do domu, przypominając sobie o roku 1918, 11 listopada. Ważna data, bardzo data, którą powinniśmy pamiętać. I myślę, że dzięki pieśniom tę datę na zawsze w swoich umysłach zapamiętamy.